27 listopada, w poniedziałek, witam Was, drodzy, bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania słów, które na dziś przygotował nam przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa te czytam z Księgi proroka Zachariasza, gdzie w 7 rozdziale, w 10 wierszu tak czytamy. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Natomiast drugi fragment biblijny to właśnie fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie w 4 rozdziale, w 20 wierszu te znajdujemy słowa. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Drodzy, muszę Wam powiedzieć, że nasze dzisiejsze teksty biblijne skojarzyły mi się ze szkołą. Ja wiem, że być może nie jest to najszczęśliwsze skojarzenie, a być może dla niektórych bardzo trudne skojarzenie, ale no, tak mi się skojarzyło. Dlaczego ze szkołą? Dlatego, że jest to miejsce, w którym z jednej strony uczymy się nowych materiałów, poznajemy nowe rzeczy, ale z drugiej strony jest to miejsce, w którym trzeba od czasu do czasu zatrzymać się no i zweryfikować, czy materiał, którego nauczyliśmy się, jest w naszej głowie, czy też niestety został tylko i wyłącznie w naszych zeszytach. Dlatego warto o tym pamiętać, bo dla mnie chrześcijaństwo, droga podążania za Jezusem Chrystusem, to jest ciągła nauka. Dlatego w tej drodze potrzebujemy dwóch bardzo ważnych elementów, bez których myślę, że ta nauka nie będzie pełna, a być może w ogóle będzie błędna. Z jednej strony jest to najlepszy nauczyciel, jakiego mamy, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, którego poznajemy z kart Ewangelii. Dlatego gorąco zachęcam, by w tej drodze nauczania się Chrystusa sięgać do Bożego Słowa, sięgać do Pisma Świętego, korzystać z niego, weryfikować to, czego uczy nas świat, weryfikować to, czego uczą nas inni ludzie, weryfikować nawet to, czego uczą nas księża. Warto sięgać do Bożego Słowa. A druga rzecz, której potrzebujemy w tej drodze nauczania się Chrystusa, to społeczność. Społeczność innych, w której możemy dzielić się tym, jak Chrystusa poznajemy, jak Go przeżywamy, poznawać też błędy, które popełniają inni, by samemu ich nie popełniać. Ale drodzy, pamiętajmy, że w tej drodze, kiedy uczymy się Chrystusa, sprawdzianem nie są kartki, nie są długopisy, nie są zatrzymania, kiedy możemy wszystko wypisać, ale najważniejszym i jedynym sprawdzianem jest spotkanie drugiego człowieka. Wtedy, kiedy spotykamy go w jego potrzebach, w jego troskach, wtedy, kiedy spotykamy go i zawsze wtedy rodzi się pytanie, jak będziemy reagować. Dlatego warto sięgać do Bożego Słowa, które uczy nas, jak uczyć się Chrystusa, by lepiej poznawać Boga, ale też by lepiej poznawać drugiego człowieka i w drugim człowieku rozpoznawać Chrystusa. Tego życzę, drodzy, Wam, tego życzę sobie i zachęcam do poznawania i nauczania się Jezusa Chrystusa każdego dnia. Bo nawet jeśli popełnimy setki błędów, nawet jeśli wiele razy nie zdamy tego egzaminu w swoim życiu, to Boże Słowo zachęca nas i zapewnia, że każdy nowy dzień naszego życia to może być dzień, w którym na nowo zaczniemy swoją przygodę z Jezusem Chrystusem. A drodzy, tak na koniec chcę Was też zachęcić do jeszcze jednej rzeczy. Jeśli to, co robimy w codzienniku biblijnym, wydaje się, że ma dla Was sens, to proszę ten codziennik, kolejne codzienniki podeślijcie swoim znajomym, przyjaciołom, bo być może dla nich to będzie dzień, w którym na nowo zaczną swoją drogę i swoją przygodę w poznawaniu Jezusa Chrystusa. Czasami zastanawiamy się, jak możemy głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie w różnych miejscach, w których jesteśmy. Być może to proste przesłanie codziennika biblijnego będzie właśnie jedną z tych metod, bo przecież najlepsza metoda to przyjdź i zobacz. Do tego Was zachęcam i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.